Krzyk potykający się o gaśnicę Jane. No właśnie. Jeśli zoofil kocha zwierzęta, to pedofil kocha dzieci. Z taką logiką nie można negocjować. Czemu nie robisz live'ów na Twitchu? Bo w sumie na YouTubie wygodniej jest. Powinienem tej karty teraz użyć. Tak, użyję jej. Mimo tego, że mam trochę rzeczy w inwentarzu. Pewnie co najwyżej znowu wrócę się do pudła i tyle. Eldo koledzy, cześć, Dark Assassin 41. Kim jest Teofil? Nie mam zielonego pojęcia. Gdybyś był Tentacle Monster, to jakbyś wyglądał? Normalnie jak chyba Tentacle Monster. One mają dużo tentaklów. W ułamku sekundy było słychać krzyk, ale PG się nie przestraszył, bo nie jest debilem. W sumie to się nie przestraszyłem, ponieważ znam tą grę. Zaraz jeszcze nie. W ten sposób trzeba. A, dobra, nieważne. W sumie tak szczerze mówiąc, to ja mało od czego mogę się przestraszyć. W grach przynajmniej, ponieważ wiem, że to tylko i wyłącznie gra. Dobra, jest. W pożądalu mogę teraz eksplorować dalej. Jej! Witam! Cześć Flame Fox! Co wy z tymi filami? O dobra, zwolniło mi się jedno miejsce, jest zarąbiście. Uciekam. Coś mi się zdaje. A tu będzie pudło, dobra. O, na banany, dziękuję bardzo, Mateusz. Złoty 72. Shit! Tego się nie spodziewałem. Co to ma kurde być? Jak tu jest pudło, to ma nie być zombiaków do jasnej cholery. Paszą won. Zagramy w futbol twoim cebrem pustym. Dobra, wezmę sobie plik. Tam na powtórce, jeżeli... O, 2236 to ten kod, który zapamiętałem. To nieważne. Jak tam wiecie, tam jeżeli będziecie chcieli przeczytać, co w plikach jest, to na powtórce. Przy okazji powtórki będą na kanale gameplayowym akurat w tym momencie. W tym wypadku. Dawaj. Claire the Killer. Nie! Nie w stół! W niego! Dobra. Leonardo ma ledwo 564 lata, więc mogę go pieprzyć. Hello PG, cześć Kornat. PG, czy ogółem można polecać ci gry do zagrania? Bo ja mam jedno do polecenia. Jeden YouTuber zaczął w nią grać, ale postanowił zmienić content i przerwał serię. Pewnie, że tak, tylko że problem jest taki, że nie wiem, kiedy się za nią ewentualnie zabiorę, ponieważ no ja tam let's play'e robię może raz, dwa razy w tygodniu, no nie? I to też po godzinę, po dwie, coś takiego. A o jaką grę chodzi? Tak przy okazji się zapytam. Osiet. Słaby ten nóż nie daje mocy Matrixa. Dokładnie. Którą część ciała lubisz najbardziej? Lubisz anime? No lubię! Nawet zrobiłem top listę na temat moich najlubieńszych animców. Moje. Co tam? O, spray. Nie wiem, może spraya użyję kiedyś tam, ale chciałbym jak najlepszą rangę w tej grze dostać, a używanie sprayów ją zaniża, tak więc ty idziesz do pudła. PG to taki buntownik, że ma w dupie regularność. Co byś wolał Lisa the Painful RPG. Słyszałem o tym. Słyszałem, że ta gra jest bardzo dobra. Chętnie bym ją ogarnął kiedyś. Tak więc, czy grałeś albo nagrasz grę Undertale? Nie nagrałem i no chciałbym ją nagrać kiedyś, ale nie w najbliższym czasie. Hello, ty masz naboje. Też dużo ludzi chce, żebym tego Undertale'a zrobił. Na początku tam myślałem sobie, że nie, wolałbym sam to ogarnąć, ale z drugiej strony... O! Tylko 1,72, zdarli 5 zł, jakie chuje. O, serio? A no tak, bo oni tam jakąś prowizję biorą, czy coś, skurczybyki jedne. A zostawię tego herbala też tam, w pudle. I dziękuję jeszcze raz za dotację. No, przy okazji. Daję ci subskrypcję, dziękuję bardzo, Eryku Dąbrowski.
Czemu fandom futrzaków jest hejtowany? To te... wiem o co chodzi. Ja tam nie wiem, ja tam ich nie hejtuję specjalnie. Kurde, ile tych marych mam? Ja pierdzielę. Dużo mam. Mogę sobie swoją plantację otworzyć. I zarobić miliony. W końcu może bym sobie mikrofon lepszy kupił. Kto wie? Zrób live'a z Undertale'a. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, najpierw chciałbym zrobić... pewnie. Najpierw chciałbym jak już zrobić zwykłego let's play'a, ponieważ... Wiecie, to jest... to będzie jakby co, no... grane po raz pierwszy. Jakbym zrobił z tego live'a, to już bym widział te wszystkie spoilery i co nie tylko. A ja spoilerów nie lubię. Tak więc na początku wolę być ostrożny. O hejterzy to ultra prawicowcy. PG zaśpiewasz? Nie! Jaka jest twoja ulubiona ewolucja Eevee? Vaporeon? Umbreon i Jolteon jest spoko. Live z grindu z Persony. Może kiedyś. W sumie będzie dużo... będzie jakby to dużo... jakby to powiedzieć... będę miał dużo szans, żeby zrobić live z tych grindów, ponieważ no... Persona 3 to jest bardzo długa gra i... no, zobaczy się. Spróbuję to ogarnąć któregoś dnia. To nie nasza wina, że mamy najwięcej porno. Niektórzy nie mogą się powstrzymać. No, też słyszałem, że oni mają dużo tego wszystkiego, ale to wszędzie jest. Nie tylko u nich. Rule 34 plus yaoi facetów w strojach pokojówek to coś pięknego. Ja nie podzielam tego zdania. Ja nie hejtuję brony, bo znam paru takich ludzi, są w porządku. Natomiast Furii, słyszałam, że oni tylko seksić się lubią, a to pewnie plotki. Ja tak samo słyszałem. O, moment, tutaj jest plik. Trzeba go przeczytać. Już przeczytałem. Przeczytałem. I znów. Dobra. Już wszystko wiem. Mimo tego, że nie wiem. Czy coś tu jest? Nie ma. Tutaj chyba trzeba będzie coś... Mam zapalniczkę? Mam. Przy okazji. Tak jest. Szybko czytasz, no! Jopunia? A, Jopunia! Mam pytanie, czy jestem masochistą, że chcę zrobić platynę z GTA 5 na PS3. A ja wiem. Ja tam... Jaka moja najdłuższa platyna była? Wiem, że 120 godzin w jakąś grę zainwestowałem. Chyba to była Disgaea któraś. No ale dopóki dobrze się bawisz, to... Dobra, teraz będę musiał tych skurczybyków rozwalić. Dobrze, że wziąłem mój granatnik. Zobaczymy. Jako facet z uszami, psa i ogonem jestem wkurzony. W ogóle co tam u ciebie, PG? A u mnie wszystko okej. Okay. Osied. Weekend, jest wszystko w pożądalu. Dobra. Ciebie mogę pistoletem rozwalić. Sorry. Odbiło mi się. Nie ma dobrej wersji Jeff the Killer. W sumie jest taka jedna, która jest całkiem okej. Okay. Ale nie powiedziałbym, że to jest prawowita creepypasta, tylko opowiadanie. I to się nazywa chyba Jeff the Killer 2015. Czytałem to. Jest strasznie długie, ale całkiem okej, muszę przyznać. Mimo tego, że tak jak powiedziałem, to prędzej opowiadanie, a nie creepypasta. Kurde, długo mnie nie było na twoich live'ach. Lepiej późno niż wcale przyjść, że tak powiem. Tak więc no, jest git. Czy na odcinku będzie hiperga super nutra w chuj realistyczna krew? Nie wiem, zobaczymy. Twoja ulubiona pasta. O! Zajebiście, marychy. Może już też powinienem zapisać powoli, bo boję się, że padnę w którymś momencie. Będę płakać. Z Undertale możesz nagrać na kanał normalnego rana i true pacyfista, na live'ach robić genocida, ale w jednym miejscu trochę posiedzisz w genocidzie. You're gonna have a bad time. Tam w sumie nie wiem o co chodzi z tymi całymi genocidami i tak dalej. Ja po prostu myślę, że jak już będę grał, to będę grał po swojemu. Zobaczymy, zobaczę co ta gra ma do zaoferowania i tak dalej.
Jej, moje naboje. I jej, mój dokument, który przeczytam jeszcze raz w ten sposób. No już wszystko wiem. Cicho, Kornat, co sądzisz o Pokémon Generations i Origins? Origins obejrzałem te... Nie, to chyba Generations, te dwa pierwsze odcinki, to te krótkie te są, tak? Te krótkie odcinki anime, pięciominutowe. Szczerze mówiąc, ja szkoduję, że to nie jest naprawdę prawowite anime. Coś w stylu tych normalnych pokus, no nie, ale... Hej, trzeba łapać się tego, co mamy, że tak powiem. Tak czy siak, ten, te drugie Origins, to też jest całkiem spoko. Ale też, kurde, 5 odcinków, serio? Ech, mogliby przynajmniej 24 zrobić, czy tam coś. To już by było w porządku. Bo nawet i te, kurde, 13 czy 12. Ale nie. Ponieważ Nintendo jest zbyt głupie i ma gdzieś... ludzi takich jak my. Nie, zaraz, muszę Inkrybona wziąć. W sumie to nawet nie wiem, czy to za zgodą Nintendo robią te całe animce. No, tak sądzę, ponieważ oni muszą chyba też dostawać jakąś kasę za to. Ej, o matko, chyba pierwszy raz od dawna używam Leny Face. Będzie odcinek z Tici Tobi. Nie wiem, zobaczę. Naprawdę, z tych wszystkich propozycji to mogę powiedzieć tylko nie wiem, zobaczę, ponieważ naprawdę nie wiem. Może z drugiej strony zostawię tą mieszankę, wezmę zwykłego herbala. Kto wie, może jeszcze natknę się na czerwonego. Jebać Halloween, tylko dziady. Ale on nie czytał, mówisz pastę 1999, byłbyś pierwszy w Polsce. Chętnie bym to zrobił. Moment. Tak, okej, wiem, gdzie muszę iść. Tędy. Znowu będę musiał do pudła leść, ale co ja zrobię? A, nieważne. Jeszcze nie tędy w takim razie. Oglądałeś rwby? Nie, nie oglądałem. Zawołać kłodzie? Jak chcesz. Im nas więcej, tym weselej. RWBY nie oglądałem, ale słyszałem dużo pozytywnych rzeczy na temat tego anime. Ale tak szczerze powiem, tylko dopiero ostatnio zacząłem te anime oglądać na nowo, ponieważ no, chyba planety ułożyły się w korzystny układ, dlatego żebym anime oglądał. Chociaż z drugiej strony teraz też bardziej na przechodzeniu gier się skupiam. Ja nie znam takiej gry, ale wiem, że jest taki spray do komarów. Jelly Papo. Polecam posłuchać w SoundCloud Betelings Truhere, czy jakoś tak. Dobra. Właśnie, Pagie, mam pytanie. Znasz anime podobne do Gantz? Ale podobne w jakim sposobie, że tam się zabijają, że są flaki, czy coś takiego? Czy tam, że się strzelają, czy tak coś? No, bo ten, pod takimi względami jest dość dużo anime. PG, mój kolega chce zrobić własny sezon Pokémon 8 generacja i pytanie, czy dodać salę typu mrok, myślisz, że mu to się uda? Jeżeli chce, no w sumie to tych sali, tych mrocznych sal nawet chyba nie było do tej pory. Kto wie dlaczego? Ja tam nie wiem. Ale zawsze można zrobić takie coś. Jak już to tylko elitarna czwórka chyba z mrocznymi pokami była. Grałem kiedyś w OFF. Lubisz jakiegoś wokaloida? Akurat za wokaloidy, jakby to powiedzieć, nie interesują mnie aż tak bardzo. Znam tylko Miku, Hatsune i tyle. Leon! Hype. Ja też, gdy mi polecono tą grę, to miałam okazję ułożyć dokończenie UT, by zagrać w OFF. No, dobry, no, nowy sezon One Punch Mana będzie. PG, przeczytasz tego Jeffa z 2015. Się zobaczy, może jeżeli znajdę tego tłumaczenie polskie, to wtedy przeczytam. Najlepiej z Juną i PG fanarty. W OFF grał Markiplier. A, wiem kto to, ten youtuber, za którym za bardzo nie przepadam. Ale dobra. Przyszła krówka, a że spóźniona, to mamy przerąbane. Cześć, krówka! Przy okazji. O właśnie, widziałem. Psychopatyczna krówka Mordoklejka. Aż tak ze mną źle?
Hej, PG, odpowiesz? Już odpowiedziałem. Chociaż nie wiem. Co zrobisz na 10 tysięcy subów? Ze szczęścia zrobię pod siebie, to na pewno. Ale nie wiem, zobaczymy. Jakoś tak ja specjalnie nie planuję żadnych tam odcinków na takie tam, na taką ilość subów i tak dalej. Kusza. To się przyda kiedyś. Nie lubię za bardzo kuszy. Ale hej. Coś tam było. Dawaj mnie to. Co to jest? Klucz. Okej. Okay. Już pełny inwentarz. Thank you very much. Chyba jest polskie tłumaczenie na Creepypasta Wiki. No to w pożądalu się zobaczy. Wiadomość nam przysłali. Na 10 kasubów PG zaśmieje się jak Kefka. na 10 tysięcy subów pokaż twarz. PG, można ci wysłać fanarty? Pewnie, że można. Czemu by ludzie mieliby tego nie robić? Czemu miałbym to zabronić? Nie rozumiem. Flaki, strzelanie i w ogóle to taki niedosyt został. O nie! Ja pierdzielę, Marcin, co ty robisz? Zostaw tą biedną dziewczynkę. Już zaraz ci pomogę. Masz. Tak to się robi. Nie, nie będę śpiewał. Kombajn, biorę noża i zachlastam ci twój brzydki ryj. O, shit. O, już ranny jestem. No nic. Dawaj. A, noża już miałem, dobra. Chrono Trigger? Grałem. W wersji na DS-a. Grałem w wersję na PlayStation. No i na SNES-a trochę. Uff. Uratowałem tą biedną, małą niewiastę przed Marcinem. Przy okazji, zaśpiewaj. Nie, nie będę śpiewał. A, mogę tędy przejść, dobra. I moja ulubiona postać, sam nie wiem, wszyscy byli okej. PG, nie, PG jest głosem, który miesza źle pasty z błotem i niech tak zostanie. Miam, miam, miam. Przepraszam, że przeszkodziłem. Tak. Co tu mamy? O, naboje, zajebiście. Tak się ładnie prosiłem na Twitterze. Ugagu, a ty nie chcesz. To nic, fajnie było powiedzieć na live, ale czas nagli. Miłej zabawy, PG, i proszę nie bij, że nie zostanę do końca. Nie, nie będę bił. I dzięki za to, że przyszłaś, Liliczu. Chyba dobrze chyba dobrze powiedziałem ten nick, mam nadzieję. Akurat oglądam z Marcinem i się zastanawia, o co chodzi. O, shit. A no tak, o kurde, nie tutaj. Tędy będę musiał przejść. No trudno. Ty to się rozwijasz z tymi odpowiedziami, wiem. Jakbyś się czuł, gdyby z powodu twojego ciśnięcia po słabych pastach zabiłoby się 1000 psychofanek tego typu gówna? Cóż, nie moja wina. O, czerwony herbal. No zajebiście, mogłem poczekać. Pójdę do tego. Pójdę teraz do skrzyni. Free Studios, jesteś geniuszem. PG, załatw, żeby przy Donate'ach powtarzały się te piękne czarne oczy. A, już wiem, o co chodzi z tym geniuszem. Nie, nie zrobię tego. Ponieważ jestem wredny. Złaź na dół. Czas na gównianą kiedy? Za niedługo. Powtórzę pytanie, bo pewnie nie zauważyłeś. Nie planowałeś zrobić Let's Play z Fatal Frame? Akurat z tym byłby taki lekki problem, ponieważ no, mam tylko i wyłącznie pierwszą część i ona jest tylko i wyłącznie po francusku. Na PlayStation 2 przy okazji powiem. Tak więc byłby z tym problem, a emulatory PS2 nie działają u mnie na kompie zbyt dobrze. Znaczy emulatory. Jest jeden emulator, który w ogóle jakoś działa. Kuszę zostawię. Już za dużo tych broni mam. Ciebie wezmę. Ciebie zostawię. I git. Co byś zrobił, jakby za każdą minutę jechania po złych pastach ginęło by
10 tysięcy totodailów. Ale całe szczęście, że totodaile nie istnieją tak naprawdę. I przy okazji nie smuć tego totodaila, co on tutaj siedzi. Bo inaczej będzie płakał. Więc tak, gdzie powinienem teraz leść? Jaki mam klucz? Taki. Okej. Wrócę do biblioteki. A i to kiepsko, no właśnie, niestety. Powtórzę pytanko, znasz mi rajniki? Znam. Strasznie wkurza mnie to anime, szczerze powiem. No, mimo tego, że ciekawe jest... A, dobra, zamknię to od środka. Mimo tego, że jest ciekawe, to główne postacie mnie wkurzają niemiłosiernie. Ten cały Yukiteru i Yuno wkurzają mnie. Yuno jest zajebista tylko i wyłącznie, kiedy wyżyna wszystkich, a tak to tylko cały czas się klei do tego głównego bohatera, że aż żygać się chce, a ten główny bohater to też głupi jest. A tak to... krew i flaki to fajna rzecz w tym anime jest, ale tak naprawdę to poza tym nie ma nic takiego ciekawego w Mirajniki, szczerze powiem. Shit. Tędy. Holokaust totodailów. Prosimy, pośpiewaj z nami. Nie będę śpiewał. Angel Beats. Słyszałem. Słyszałem i obejrzałem i jest naprawdę fajne i płakałem na końcu. Przyznam się bez bicia. Nie spuść tego totodaila, który tutaj siedzi. Jak to powiedział, że totodaile nie istnieją? A no właśnie, przed chwilą właśnie zrobiłem się wielkim hipokrytą. No trudno. Można tak od czasu do czasu powiedzieć. Jestem hipokrytą i tyle. Powiedziałem, że totodailów nie ma, mimo tego, że ten tutaj w kieszeni, co siedzi, jest. I to go pewnie zasmuciło. Bierz to. Numa numa je, numa 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 je. I tam dalej, tam po rumuńsku coś. A co z Black Bullet PG? Tego nie widziałem i... nie znam za bardzo. Nie wiem, co to za anime. Gdzie teraz? Na samą górę? Nie, jeszcze nie. Hym, hym, hym. Trzeba te drzwi pootwierać teraz. Tędy pójdę. Chyba szybciej będzie. Powtórzę pytanie. Obejrzysz Polska-Dania? Że niby mecz czy coś? Sorry, ale meczy nie oglądam. O, dobra, tędy nie pójdę. Jest zbyt niebezpiecznie. Pójdę dłuższą drogą. Która część rezydentów jest według ciebie najlepsza? Dla mnie właśnie dwójka jest najlepsza. I Resident Evil Revelations, jedynka. Ponieważ... tak, tędy. Ponieważ, no, dwójka jakby to powiedzieć... sam nie wiem w sumie nawet. Ogólnie mi się podobają najbardziej te części i tyle. No bo totodail kiedyś do mnie przyszedł, a skoro totodaile nie istnieją, to kto to był? Może cosplayer? Mój kolega Karol chce ci wysłać wersję gry demo. To nie ma problemu, na tym, na fanpage'u. Można. Ty jesteś świadomi, że w internecie można znaleźć zdjęcia PG? No właśnie. Plus 18? Nie! To był totodail. Ręczę ci za to. Dlaczego nie widzę moich komentarzy? Ale na tym, na czacie? To nie wiem w takim razie. Jak tam... pójdę tędy. Wrócę się do pudła tutaj. Resident Evil 2 dla mnie też najlepsza, no. PGŁkę widziałeś? Animce z RE. Widziałem te filmy. Znaczy nie te pełnometrażowe i tak dalej, te animacje raczej. The Generation i coś tam jeszcze. Myślę, że całkiem fajne są. Tak filmów to nie chce mi się oglądać wcale, bo... w sumie tam próbowałem kiedyś, ale tam... nawet nie pamiętam, który to był film tak naprawdę. Ale na początku było coś tam, że tirami jadą i tak dalej i akurat była Claire w tym, no nie? Claire w którymś momencie powiedziała, daj mi fajki czy coś takiego. I w tym momencie powiedziałem, dość już tego, dalej nie będę oglądał, pierdolę. Niestety muszę już iść, PG. Na razie, Kandra Orihara. Dzięki, że się zatrzymałaś. Którędy? Okej, blisko.
Pytanie od Karola, jak nazwać mam grę? To już niech on nazwie jak będzie chciał, no nie, no bo w końcu on ją tworzy, to... Niech on zadecyduje tytuł, ponieważ nie lubię jakby to powiedzieć... Zmuszać innych takich do różnych rzeczy i... O, tutaj, dobra, jest zajebiście. Okej. Okay. PG, pytają cię o dowód w sklepie? Nie. Raczej nie. Ja jestem zbyt stary, jak... Kurde, żeby mnie pytali o takie rzeczy. O, myślałem, że tu będą zombiaki, no cóż. W sumie dobrze, że ich nie ma. Film. Nie, nie chce mi się wracać do tych. A. Nie. Nie biorę tego filmu, ponieważ nie jest ważny i nie chce mi się wracać znowu do pudła. Jest. Jest jakiś mecz? Oglądałeś anime Durarara? Nie, nie oglądałem. Jest... O kurde, nie doczytałem, ja pierdzielę. A potem go pobijemy. Ha, moja siostra ma 30 lat i ją pytają o dowód. Serio? No w sumie... Ile ja tam mam wzrostu? 1,90 m, więc to by było dziwne, jakby mnie pytali o dowód. Jako, że jestem takim kolosem. Ja myślę naprawdę, że ludzie się mnie boją, tak naprawdę. Ponieważ jestem taki duży. Ale ja nie jestem niebezpieczny. Nie jestem wążrzeczny w końcu. Tak. Tak. Jezu. Paszli won. O, dwóch naraz, to mi się przyda. A, moment. Papierek, a ty będziesz na konie. PG, zanucisz coś? To nie śpiewanie. Ale to blisko, więc nie. Nie będę nucił. Shit, coś mi się zdaje, że niepotrzebnie tego herbala brałem teraz. O Jezu! Dobra. Coś tu było, ile dobrze pamiętam. Tak jest. Że PG rzeczny jest niebezpieczny. PG jest niebezpieczny tylko dla gównianych creepypast. PG to taki buntownik, że boi się go Jeff the Killer. Dokładnie. Lepiej, żeby kurde ze mną nie zadzierał. Ten bezpowiekowy, biały skurczybyk z czarnymi, podpalonymi włosami, mimo tego, że ogień tak nie działa. Co on sobie kurde myśli? O Jezu! Paszą won. Dobra, teraz zużyję tą marychę. Chyba się nawet wyleczyłem do pełna. Dawaj mnie to. Okej. PG to taki buntownik, że mnie się nie zbuntował, kiedy wszyscy to zrobili. PG, a czytałeś historię powstania zdjęcia Jeffa? To historii samej chyba nie czytałem, ale z tego co słyszałem, to to zdjęcie powstało na podstawie jakiejś tam dziewczyny z 4chanu, która popełniła... Ja pierdzielę! Która popełniła samobójstwo. No i tak szczerze mówiąc, jeżeli to jest prawda, to naprawdę myśl o tym, że tyle kurde faneczek robi sobie dobrze do tego zdjęcia, ponieważ to jest kurde Jeff the Killer, po prostu powoduje, że chce mi się żygać. To jest niesmaczne. Idę pociąć łbem Dasha. Idę się pociąć łbem Dasha. Niech zrobił killera, który nie jest overpowerowanym super zjebem. No to będzie dość ciężka rzecz do zrobienia. Gdzie mogę jeszcze tego klucza użyć? Tam mogę użyć. A muszę tam iść? Co tam jest takiego? Muszę tam iść, Holender. Pójdę górą. Lubisz pierogi? Uwielbiam. Nie rób tego, Dasha, będzie bolało. Dokładnie. Ty potworze jeden. To w takim razie jeszcze ten detonator schowam. Ty siedź sobie grzecznie tutaj. Dopóki po ciebie nie przyjdę. PG znalazł sekretny dildo rarity. PG to taki buntownik, że nawet tytani się go boją. No pewnie. PG jest takim buntownikiem, że Jeff... The Kibel dzięki niemu nie ma psychofanków. PG The Killer i Toxic The Killer. Ale teczek jest mieciusi.
Mięciusi, co byś wolał? Zaprzyjaźnić się z Jeffem, czy zabić Totodile'a? O! To ja już bym wolał z Jeffem się zaprzyjaźnić. No w sumie kto wie, może wcale nie jest aż taki zły. Może to tylko jego fanki go tak portretują. Tak dziwnie. Ale kto wie. Tak czy siak, no, się zobaczy. To ja polecę skrótem z tą historią. Dziewczyna wystawiła swoje zdjęcie na jednym forum z pytaniem, czy jestem ładna. Jeden użytkownik przerobił jej zdjęcie, dodał kreskówkowe oczy, usunął nos i... A, no, no właśnie o tym mówiłem. Kurde, aż przykre to. A tutaj zombiaki były. Blać. Nie, tylko nie Totodile'em. Mydłem wpłynie masłem, ale nie Totodile'em. Shit. Nie, nie będę ryzykował. Chociaż z drugiej strony walić, to mam dużo tych amunicji. Mam dużo amunicji do granatnika, po prostu rozwalę ich. Hej, wróciłam po was, skurczybyki. Dłuższe życie każdej pralki to Kalgon. Ha, pewnie to zaśpiewałeś. Ha, nie, nie zaśpiewałem. O, fuck me. Pięciu naraz zdjąłem jednym nabojem z granatnika, ale zaraz. Nie ze mną takie numery. Nie ze mną takie numery. Dobra, wszyscy. Ale ja pierdzielę, to było zarąbiste. Przy okazji. Tam normalnie nigdy nie powinno się iść, ale jak oni tutaj leżą, to jest w pożądalu. Dobra, nie mogę przejść, ale tutaj wiem, że coś jeszcze będzie. Nie, nie ma, dobra. Pentakill. Ace. Nie potrafiła się pozbierać, to się zabiła. Siostra całą historię spisała na 4chan wraz z oryginalnym zdjęciem i przeróbką. No, tak to kurde jest z tymi ludźmi. Czasami. To moment. Na dół muszę iść, okej. Okay. Przykre jest naprawdę, muszę przyznać. Dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba, agent P, to na pewno zaśpiewasz. Nie, nie zaśpiewałem. A, wiem, wiem, to z Finasza i Ferba. Dopiero teraz skojarzyłem. Jakbym wcześniej skojarzył, to bym może zaśpiewał. Załóż religię wyznawców Totodile'ów i przez to nie będziesz musieć płacić podatków. Bo to organizacja religijna. W sumie zarąbisty pomysł. Moment, gdzie ja teraz? A, wiem gdzie ja idę. Tędy idę. Niedokończony komp. Ta historia jest straszniejsza od samej pasty o Jeffie. Szczerze mówiąc, tak, to jest prawda. Może nie straszna, ale jest bardzo przykra. Że coś takiego się dzieje w internetach. No ale co zrobisz? Zrobić, kurde, odcinek o tym w rozmowach w toku. To można zrobić. Jeff the Killer. Czy jak otworzysz kibel, to pojawi się Totodile i odgryzie ci jajca? Nie. Raczej nie. Ponieważ ja mojego Totodile'a nie chowam w kiblu. Chociaż kto wie, może jak wejdę i zobaczę, że tam swoje sprawy załatwia, to... Organizacja czy sekta? Jak to się dzieje, że na tym streamie nie ma Oliwii? Ej, gdzie jest Punia? PG, co byś wolał, mieć dziewczynę czy męskiego Totodile? Oczywiście, że Totodile'a. O kim ja jestem? Czy to było pytanie podchwytliwe? Chyba było podchwytliwe, a ja wpadłem w pułapkę. Teraz zaczną się... zaczną się plotki na mój temat. PG to taki buntownik, że cały stał się funny mouthem, by cały czas płakał. Dobra, zobaczymy co tutaj jest obok. No, dziękuję. Zmieniłem zdanie, wypiję denaturat. Totodile powinien pływać w wannie. O, kurde, ich dwóch jest. Fuck me, moment. Nie, nie będę tutaj, pierdzielę to. Pewnie też tutaj są jakieś naboje do pistoletu czy coś. Nie warto. Męskiego Totodile. Mój pies jest przez ciebie zazdrosny. Hej, będę płakać. Będę round, tak, Jeff?
to chyba nie. No chyba nie. Ale nie płaczcie tutaj. Kup chusteczki albo papierek. Poradnik młodego samobójcy. Jeden, weź nóż. Siet, moment. Nie doczytałem. Weź nóż. Podejdź do PG, przyłóż mu nóż do gardła, każ mu zaśpiewać. Bum, jesteś martwy. Możesz też połamać płytkę Sonika X i pociąć się nią. PG, twoje zdrowie, pije kole. Dziękuję bardzo. PG jest takim buntownikiem, że gdyby zaśpiewał, wszystkie gwiazdy popu zbankrutowałyby. O, może. Dobra, więc teraz znowu do pudła. Wziąć detonator, który właśnie zrobiłem własnoręcznie. Gdybyś miał wybrać pomiędzy 1 bilionem dolarów a byciem Batmanem, jak byś nazwał swoich martwych rodziców? A jak rodzice Jeffa się nazywali? Margaret i Peter, tak? To ja bym takich nazwał. Ale PG, naprawdę nie żartujemy. Lubimy, jak śpiewasz. Prosimy, smutno nam, jak nie śpiewasz. No to w takim razie możecie zawsze piękne czarne oczy dać z Sonika EX-e. Na powtórce, kurde. Aż do znudzenia. Tako. Idziemy. Gdzie teraz to było? Gdzie ten helikopter był? Na górze był. Gdzie konkretnie? Wiem gdzie już. Dobra. Spadam. Wasze zdrowie, pije rozpuszczalnik. Pije denaturat. Plaku, plaku. Twoje piękne czerni... Oczy dnia się czarna oczy. Twoje zdrowie pije tęcze, które sekretnie są żygami jednorożca. Ale nie musicie aż tak bardzo ekstremalne rzeczy pić. Możecie po prostu szklankę wody czy coś, byle nie z CDS-u. Popularny youtuber do mnie pisał przez komentarz, jest progres. Ej, dobre to, pije dalej denaturat. Grasz w Yandere Simulator. Ściągnąłem, pograłem trochę, ale gra jest zbyt niedopracowana, co jest normalne, bo to w końcu jest demo. Ale tak czy siak, ja tam patrzę, jakie tam nowe update'y są w tej grze i tak dalej. Ten, na YouTubie jest ten kreator Yandere Simulator i ostatnio nawet przesłał filmik z rywalkami. I no, jestem ciekaw, jak to dalej się potoczy. Mam nadzieję, że jak najlepiej wszystko pójdzie. Więc tak. Tak, to tutaj. Zjadłbyś soczystego schaba. Ja wolę soczystego kurczaka. Albo hamburgera. Tak jak Maja z Phoenix Wright. Ona ma fioła na punkcie hamburgerów. Cały czas tylko o nich gada. Nienawidzę, kiedy ludzie piszą, chcę się zabić, one, one, one. Siema PG, cześć Damian. Damian Milanik. Tak, to tutaj. O, siema. Ła, straszne. Co żeś ty tutaj robił, człowieku, z nią, co? Chemicy nie umierają, oni przestają reagować. Objection! Jestem w pralce na wirowaniu. Piję wybielacz, idę do Narni, do Tumnusa. Co powiecie na serię sucharów, żeby rozśmieszyć PG? Jak zaśpiewasz, to się powieszę. Oh my god, to teraz tym bardziej nie będę śpiewał. Hello, półtora godziny instalowałem Windowsa. Cześć, Verizentry. Dobrze przeczytałem ten nick, mam nadzieję, bo tutaj niektórzy ludzie wypominają mi, że źle nicki czytam. Albo raczej wypominali, bo ta osoba chyba już poszła. Dalej piję denaturat, polecam. Kofa, czemu nigdy nie czytasz tak jak ładnie piszę? PG, kim byłeś w poprzednim wcieleniu? Pojęcia nie mam. Kimś na pewno byłem. Ćpie Wisolwic. Muszę już lecieć. Aha, pytanie od Karola. Cieszysz się z tego, że zrobiłem dla ciebie? Oczywiście, że tak. Pewnie, że się cieszę. I dziękuję mu też za to.
O my god, dobra, ale dajcie mu już spokój, jak nie chce śpiewać, to niech nie śpiewa, śmieszne to tylko kilka tygodni, to było kilka tygodni temu. Dokładnie. Ja się, jestem smutny. Wait. On powiedział, że chce być sama, dobra, do tego jeszcze dostępu nie mam. Zablokował swoją grubą dupą ten obraz, a tam właśnie muszę coś zrobić. PG, ale ja jestem Brony, jak zaśpiewasz i się powieszę, to zrobisz przysługę światu. Nie, nie będę śpiewał. Zresztą ja mówiłem, że tam z tymi fandomami to tam nie przeszkadzają. Chociaż My Little Pony to jest coś strasznego. Widzieliście, jakie to jest urocze i tak dalej? To normalnie mnie przeraża. Tak jak teraz, coś mnie przeraża, jakieś kroki są straszne, mimo tego, że wiem, co to jest. Tak. I? No stój, przecież to ja cię uratowałem od Marcina. Już śpiewał, wpiszcie Psy Gambit, śpiewa Sonic EXE, no dokładnie. Free Studios, powodzenia. Pitol się denaturat jest słaby, tylko mydło wpłynie. He, przeglądam YouTube, patrzę i PG streamuje. O kurde, nie doczytałem. Niku, kto, nie doczytałem, kto to napisał. Sorry. Free Studios, ale pamiętaj, wzdłuż żył, ale nie na wskroś. Daj to Dyla, a ja ci dam Rexia. Nie, Rexio i to Dyla są moi. Witam, ile mnie ominęło? Cześć, May Anarchy. Godzina 26 minut cię ominęła gry. Czyli jesteśmy chyba gdzieś tak w połowie, powiedziałbym. Złota zasada, idealna pasta dla PG, My Little Pony. Pośpiewaj, prosimy, bo się wszyscy pozabijamy, jak nie zaśpiewasz. To już nie jest moja sprawa i nie moja wina. PG zabił Marcina kotleta z pasty Nero de Cat. Daj to Dyla, to dam ci Rexia. Nie dam, oni są moi. Właśnie, wpiszcie J Kula Kula i tam będziecie mieli śpiew PG. Moje dawne konto czuje się tak ważne. Co my tu mamy? A. Bla, bla, bla. Ciekawe, nieciekawe. Spadaj. Coś tutaj zostawiła nam? Skrzynia ta. No właśnie. Thank you very much. Widzicie, tyle kurde tych naboi wymarnowałem, a wciąż gra mi je daje. Czyż to nie jest piękne? Dobra, ja lecę, bo PG nie śpiewa. Okej, no to na razie, Kornat. Dzięki, że wpadłeś. Marcin Schabowy. Coś ty nie zbanował, czy co? Co? Nie, ja nikogo nie banowałem. PG na Eurowizję. Pośpiewaj, będę cię molestować na Twitterze. Jestem na to odporny. Właśnie, jak tam Rexio. A Rexio, z Rexiem wszystko w porządku. Dzisiaj uszko dostał świńskie i cały czas je gryzł. Takie te, takie zeschnięte. Ze sklepu takie. O, coś tam mamy. Coś się świeci, to znaczy, że to jest ważne. I got an apple. Możesz śpiewać, ja się nie zabiję. Dobra, jest. It's time to stop! Okej. Możemy ci z punią zrobić warkoczyki, PG? Mam jeszcze chyba za krótkie włosy na warkoczyki. Mam tylko do ramion. Nawet nie można tego porządnie wziąć do tego, do ręki. W sumie nawet jak kucyka sobie robię, to ledwo, ledwo co on się robi. Czerwony, tak? Ale kurde, jeszcze zielonego nam trzeba klucza. Gdzie się go zdobywało? A tam też te zombie są. Cholera jasna. Czy czasem nie mam tego klucza? Zobaczę. A może na samą górę muszę już pójść? On robi kucyka. W sensie, że włosy sobie na kucyka robię. Koński ogon czy coś. Może powinienem zapisać. Ja też mam do ramion i miałam ich 70, więc sobie poradzimy. No w sumie może. Gdzie jest Ink Ribbon? Jest.
pożądalu. A, dobra, muszę tam iść jednak. Tam, gdzie tyle tych zombiaków się znalazło, ponieważ tam będę musiał do podziemia wejść. Tak, tak, teraz tam muszę. PG, teraz Karol będzie ciebie się o wszystko pytał, ja będę robić lekcję z Polaka w pożądalu. Team Fluttershy, zrobisz specjal na 6K widzów, jak będziesz śpiewał? Nie, nie będę śpiewał. Już to powiedziałem nie raz. Jesteście okropni. Będę płakać. Jako postać, która nie jest Shiroe z Log Horizon, lubisz najbardziej. W sumie wszystkich lubię, można tak powiedzieć. Ale najbardziej to właśnie Shiroe lubię. Ponieważ on jest nikczemnym okularnikiem. Powtórzę, Psygambit, obejrzałam tamten filmik, jak śpiewasz. I ty mówisz, że nie umiesz śpiewać. Dokładnie. Nie puszczaj tego na całą parę, ponieważ okna pękną. Jestem pewien. I bębenki uszne.